Yo, yo, siemaneczko, tutaj właśnie mam dla was solo glitch, powiedzmy na PS jest solo, a na Xboxie, po prostu musimy dołączyć do jakiegoś znajomego i tyle. To ja na początku glitcha robię, to po prostu już dołączam do jakiegoś typa przez społeczność, czy znajomości tam i sprawdzam, czy on gra na innym trybie. Ja gram na swobodnym, jestem na sesji dla zaproszonych. Jak wiem, że on już grał na innym trybie, no to ten pierwszy komunikat, jak już wiesz, nie, to możesz potwierdzić, drugi anuluje zawsze, a na PS-ie zawsze dwa razy dołączam, żeby nie dołączyć do niego niechcąco na sesję. Potrzebujemy bunkier i bazę. W bunkrze mamy mobilkę, w mobilce mamy pojazd do kopiowania, to najlepiej jest Easy. I w mobilce jest też przechowania pojazdów osobistych, to nie może być warsztat, bo inaczej nie możesz robić kopii, więc... przechowalnia. Wyjeżdżamy Easy. Czy tam jakim pojazdem kopiujesz? Ja zawsze tam te drzwi jeszcze otwieram. Wychodzę na zewnątrz. Lepiej mieć buzarda, albo możesz używać pojazdy z ulicy. Teraz żadnych osobistych pojazdów nie używamy. Buzard, albo coś tam z Pegasusa. Albo pojazd z ulicy. Bazę potrzebujemy, bazę. W bazie musimy mieć pojazd do stracenia i musimy też mieć tam mieszkanie, łóżeczko, żeby się położyć na łóżko. Lecimy do bazy. Do tego najlepiej mieć bazę i bunkier jak najbliżej siebie. Ja tutaj mam bunkier i tutaj już mam bazę od razu. Ale tutaj trochę kiepsko, bo tutaj nie znajdziesz tak szybko pojazdu z ulicy, nie? Więc to... Wchodzimy do bazy i biegniemy do łóżka, do sypialni. A, zapomniałem powiedzieć ten, interakcja. Ukryte opcje, daj te akcje niebieskie na mapie, na pokaż, wszystkie na pokaż. Strzałkę w prawo. I czekamy, jak po lewej na górze się pojawi ten trójkąt lub Y. Taki klik, będzie klik, o teraz. Start, mapa. Odpalam akcję, kwadrat czy X. Ja dostaję ten błąd, bo pierwszy raz już dołączałem do kogoś, dlatego jak nawet nie dołączałeś, no to nie dostaniesz tego błędu. No to jeszcze raz odpalam tą akcję i mam teraz ładowanie, więc trójkąt lub Y, żeby wstanąć z łóżka. Teraz do pojazdu stracenia, to może być Easy, czy nie wiem jakie tam macie przez ten zestaw początkowy kryminalisty, chyba tam macie te darmowe, to może być takie, nie? Albo pojazd po prostu, który nie chcesz już mieć, no to... Ja mam tutaj Rebel. Wsiadam do pojazdu. Potem dołączam do kogo? Do tego samego typa, co na początku sprawdzałem. Pierwszy komunikat się zaraz pokaże. No to daję gaz, trzymam gaz. Akceptuję pierwszy, anuluję drugi i akceptuję trzeci. Jak mi jest pojazd do wywali, puszczam gaz. Więc akceptuję pierwszy, anuluję drugi i ten ostatni też akceptuję. Wywalam je z pojazdu, puszczam gaz. Chwilę, zaraz wszystko zwróci się. Tutaj nie mogłem wyjść właśnie z bazy. Nie wiem, czy to trzeba czekać. Po prostu nie próbowałem. Stanąłem na kółeczku, ale nie chciało mnie wypuścić. Dobra, no to ja poszłem do tej pani... I u niej zamówiłem buzarda. Więc troszkę jest tego biegania. Nie wiem, może jak poczekasz tam chwilkę, to może da się wyjść, nie? Ale nie próbowałem, no to... Buzarda zamówiłem. Z powrotem do bunkra.
tutaj też czegoś nie próbowałem, możecie sami to spróbować. Ja weszłem w MCO, ale nie wiem, czy to trzeba, czy to nie trzeba. Po prostu nie wiem, jak wjedziesz teraz easy, czy da się wjechać. Nie mam pojęcia, nie próbowałem, więc tu weszłem. Dołączyłem znowu do gościa, ale akurat, nie wiem, był chyba niedostępny znowu. Szukałem kogoś innego. I robię to samo, nie? Wtedy ten pierwszy akceptuje, drugi anuluje. Ale pierwszy dowiem, czy on jest na tym innym trybie, nie? I tu też. Chwilkę trzeba poczekać, jak nas wypuści. No i teraz mogę wejść, idę do EC. Wtedy zobaczysz, że tablica mi się zmieni na ten tablicę od tego Rebela, czy jakiego tam sam używasz. Wjeżdżam do MCO, potwierdzam komunikat, że jest pełny. I pierwsza kopia zrobiona. Jak chcesz robić więcej kopii, to od nowa zaczynasz, wyjeżdżasz znowu EC z MCO do bazy i tak w kółeczko. Zaraz wam pokażę, że ten w bazie jest ten EC, co skopiowałem. W sumie ten oryginał tam poszedł, tutaj mam kopię. Kopia jest, więc do następnego. Yo, yo, yo.